chwili zapraszam Państwa na pierwszy panel. Panel poprowadzi Rafał Górski z Instytutu Spraw Obywatelskich, a w ramach naszych panelistek to jest absolutny przypadek, że te panele są tak skonstruowane, że jeden będzie moderował mężczyzna, a będą opowiadać same panie, a w drugim jest na odwrót. Tak czy inaczej, parytet mamy zachowany. Zapraszam bardzo po kolei panią Edytę Nowicką, panią Aleksandrę Knapik i panią Damianę Barańską. Pani Damianę, czy pani biega tutaj? Tak. Raz. Dobrze, proszę Państwa, trzeba z mikrofonem i trzeba, tak? Ze względu na nagrywanie. Plan jest taki. Mamy tą rozmowę od 11.35 do 13.05. Przez godzinę będę zadawał pytania. Myślę, że nie będzie ich dużo, natomiast pozostałą część czasu poświęcę na Państwa pytania i rozmowę Państwa z gośćmi. Jednej pani nie ma, mam nadzieję, że za chwilę będzie. I tak, może żeby dobrze nam się rozmawiało, to na początek chciałbym panie spytać o ostatnią kampanię, którą panie, czy jakieś działanie, inicjatywę, którą panie prowadziły. I czy był tam jakiś sukces i dlaczego? Pani Damiano, pani pierwsza. Najpierw to może powiem, że mój tu pobyt to jest wydarzeniem sensacyjnym. Nie dlatego, że ja tu przyszłam, tylko dlatego, że człowieka w moim wieku zaproszono, żeby coś powiedział, żeby coś wytłumaczył, żeby się podzielił swoimi doświadczeniami. To naprawdę się nadaje do rekordu Guinnessa, a jeżeli już nie do rekordu Guinnessa, to jest prawdziwą sensacją. I chciałam kompanierom, tak, dobrze mówię? Kompanierom. Tak, podziękować, no oczywiście, Instytutowi Obywatelskiemu Instytutowi, tak. Z którym współpracujemy jako Stowarzyszenie Przystanek, współpracujemy już gdzieś od półtora roku bodajże, tak? I muszę to na wstępie powiedzieć, i od którego to instytutu, który to instytut, pracownicy tego instytutu nam pomagają w naszej działalności, jako że nasze możliwości, jeśli chodzi o działalność i wsparcie, to jest niewielkie. No to chyba tyle wstępu. Tak. A teraz mam mówić o... O 57. 57 to już historia, trzeba by powiedzieć. To zaczęło się 2 lata temu od wprowadzenia tej koszmarnej rewolucji komunikacji tak zwanej. Ja pamiętam, nie wiem czy Państwo zwrócili na to uwagę, ale ja doskonale pamiętam, jak było mówione, że będzie lepiej, że będą częściej tramwaje kursowały, że co 12, co 6 minut. W Łodzi. W Łodzi, tak. I że to po prostu idzie ku lepszemu. I później zaskoczeni byliśmy zmianami. Zabrano najlepsze połączenia autobusowe. Zmniejszyła się częstotliwość. A jeśli chodzi o nasze tam, bo my mieszkamy i działamy na dołach, no odebrano nam to 57, które było najczęstszą, najbardziej uczęszczaną przez ludzi. Po prostu autobus, tam największa była frekwencja w autobusie. Tam ten autobus był tak, i kogo to mogło przyjść na myśl bez konsultacji, odebrać takie połączenie. Więc zrobił się szum. Widzieliśmy, że nikt właściwie to ludziom krzyczą, ludzie mają pretensje, ludzie rozmawiają, ale właściwie nikt się za tą sprawę nie wziął. No i my jako przystanek, skromne stowarzyszenie starszych ludzi, żeśmy zaczęli działać. Pojechaliśmy, najpierw żeśmy napisali do Urzędu Miasta. Później pojechaliśmy na taki protest przed Urzędem Miasta.
to wyglądało bardzo, to można nam było współczuć. Nas było tam 20 kilka osób starych, niepełnosprawnych. Jedna pani, tam była tylko jedna ławka, więc się dwie osoby tam się zmieściły. A jedna pani była oparta o ścianę, która przyjechała protestować. Bo najbardziej te zmiany dotknęły ludzi starych, niepełnosprawnych, oczywiście nie tylko. No to wyszedł pan wiceprezydent, chciał nas tam zabrać do sali. Ja powiedziałam, że no nie, my tu postoimy, żeby nas tutaj. No sprzyjała nam bardzo telewizja Toja, która zawsze, gdyśmy protestowali, przychodziła. No ja jeszcze nie powiedziałam, że przedtem, zanim się zaczęła historia 57, autobusu 57, to myśmy organizowali takie spotkania tam u nas na dołach o te nieszczęsne bariery komunikacyjne. Ludzie nie mogą wejść do tramwaju, na Wojska Polskiego, na Pomorskiej, Zgierskiej. Oczywiście to jest większość osób młodych. I sobie nie zdajecie państwo sprawy, jaki to jest trud, jaka to jest uciążliwość. Więc myśmy spotkania takie organizowali, żeby przebudować te przystanki. Wywalczyliśmy przebudowę 3 przystanków przyspownych. Kto sobie zresztą tą zasługę później ktoś inny przypisał. No ale wracając do 57. Pan wiceprezydent powiedział nam wtedy, jak żeśmy później poszli na to spotkanie, że jest tak i nie będzie zmian. Zresztą pani prezydent Zdanowska też powiedziała w telewizji, że ludzie się przyzwyczają. Ludzie się przyzwyczają. No to myśmy za jakiś czas zrobili protest już u nas na Spornej, przy tym wieżowcu, jeżeli państwo tak się orientują. No, tam przyszło dużo więcej ludzi, rzeczywiście. Media też przyszły. No i później jeszcze i pisaliśmy. Proszę państwa, gdybym ja wam pokazała ilość pism, z których żeśmy się zwracali do Urzędu Miasta w sprawie tych barier komunikacyjnych i tych połączeń komunikacyjnych i tego, że my się nie możemy doprosić, żeby kierowca dojeżdżał do krawężnika, co nam bardzo ułatwia wejście. Zwróćcie państwo uwagę, jeżeli jeździcie autobusem. No więc niektórzy kierowcy to robią. Czasami się zdaje, że ta sprawa została przełamana. No niestety, wraca później do normy. A ostatnio to miałam taki przypadek, że kierowca autobusu 57 stało, za nim 81, 57 pojechało, a kierowca nawet nie otworzył drzwi, bo oni czasami otwierają drzwi, jak są troszkę dalej. Pojechał. Jechałam do lekarza na godzinę wyznaczoną, więc musiałam wziąć taksówkę. Mówię, taki wątek osobisty wprowadzam, żeby wykazać, jak to sprawa wygląda. Więc otrzymałam pismo, że kierowca nie stwierdził, że taki fakt miał miejsce, a w ogóle to oni nie mają możliwości sprawdzenia tego, czy to tak było, czy nie było. I nigdy przez 8 lat naszej działalności sprawa tych komunikacyjnych, innych również, ale przeważnie tych barier, nie zdarzyło się, żeby odpisano nam tak. No tak, przepraszamy, postaramy się, zmienimy. Stwierdziliśmy, że tak nie jest. Zawsze jest zaprzeczenie. I ja bym mogła pokazać taki plik tych pism. Więc ja to nazywam arogancją. Arogancją władz. Arogancją. Lekceważenie tych ludzi najzwyklejszych. Może to nie będzie taki najbiedniejszy, bo to nie chodzi o biedę, tylko tych najbardziej niezaradnych. Tych, którzy się nie upominają, bo się boją. Proszę państwa, ludzie nie chcą się narażać po prostu. Po prostu jeszcze co jedno. Ludzie przestali wierzyć, że jakaś interwencja pomaga. Że jakaś interwencja odnosi skutek. Największe błędy, jakie popełniła
kolejne rządy przez te 30 lat to jest przyuczanie ludzi do wierności. Ludzi po prostu najpierw troszkę wrócę do historii. Mogę jeszcze mówić? Jeszcze chwilkę, tak. Jak się zaczęła tak zwana Nowa Polska, to ludzie mieli nadzieję. Państwo, którzy wielu z was nie pamięta tego, niektórzy jeszcze nie byli na tym świecie, ale ludzie mieli nadzieję na te obywatelskie ruchy. Ludzie wtedy przychodzili na spotkania. Ludzie wtedy rwali się do jakiejś działalności. Zobaczcie państwo, jak teraz to wygląda. Były ostatnio, to jeszcze o tym powiem, wybory do Rady Osiedli. No Rady Osiedli wybrały się same. Można by to oddzielny cykl spotkania zrobić na temat Rady Osiedli, który miał być lokalną samorządnością, w której były wielkie nadzieje. Osiedli czy dzielnic? Osiedli, Rady Osiedli. Nie mówię, bo u nas Rady Osiedli to są afiliowane przy spółdzielniach mieszkaniowych. To jest co innego. Spółdzielnie mieszkaniowych nie ma już Rady Osiedli. W Lublinie są. Tak? U nas w Łodzi nie ma. Są tylko Rady Nadzorcze. I są Rady Dzielnic, Rady Osiedli, Rady Dzielnic jako pomocnicze jednostki Rady Miejskiej, Rady Osiedli afiliowane przy spółdzielniach mieszkaniowych. Nie, Rady Osiedli to są te jednostki samorządowe, lokalne. Państwo wiedzą, na jednostki pomocnicze. Tak, zależy, nie u nas jednostki. Zależy od po prostu miasta. Damiano, mamy tutaj towarzystwo między ogólnopolskie, tak? Więc nie wszyscy rozumieją do końca też specyfikę Łodzi. No więc lokalny samorząd on podległy jest urzędowi miasta i Radzie Miejskiej. Ja i to wprowadził prezydent. Jest to prawa ręka Urzędu Miasta. Tak, podlega, budżet jest miejski. I pani Damiana, jeszcze, żeby pani dokończyła, do 57, to jaki był efekt tych państwa działań? No to później, jak żeśmy już na tej spornej zaprotestowali, tam było dużo ludzi, zaczęło w mediach wspominanie się, że 57 wróci i z tej obietnicy, że wróci się wywiązane, bo to było minął rok w lutym. Pamiętam, zdaje się, 4 lutego zeszłego roku. 57 wróciło na trasę i my jako przystanek nawet mieliśmy tak zrobić transparent. Dziękujemy za powrót 57, ale to się nie udało. No nie miał nam kto specjalnie pomóc. Później jak z panem Rafałem rozmawiałam, a myśmy się wtedy jeszcze nie znali, no to powiedział, że szkoda, bo to można było jakoś tak zamanifestować i podkreślić to. No więc 57 wróciło, ale była również wojna w cudzysłowie 85, bo widzę tam o to 85 najwięcej zabiegał. I nawet już w zeszłym roku ukazały się publikacje, że 85 wróci też na tą poprzednią trasę. Na widzę wjechało 85. Teraz ucichło, już się o tym nie mówi. No, my już nie mamy siły. Pani Damiano, jakby pani jeszcze na końcu powiedziała, a zasługi za to, że 57 wróciło, kto sobie przyspoczył? A no właśnie. Jak władza doceniła państwa wysiłek? Proszę państwa, władza nie znosi przystanku, a w szczególności nie znosi mojej skromnej osoby. No, nie dziwię się. I to, ponieważ pracowałam w okresie PRL-u, to samo było w PRL-u, wtedy pracowałam w szkole zresztą. Też mnie władza nie znosiła i teraz też mnie nie znosi. Po prostu, żeby nie podkreślać tych swoich zasług, to powiem tak. Władza nie znosi ludzi, którzy czegoś się domagają, mają coś do powiedzenia, żądają. To niby to się mówi, że władza chce kolejne rządy, ja mówię, społeczeństwa obywatelskiego. I żeby było społeczeństwo obywatelskie, na co nadzieje były w nowej, wolnej Polsce, tak jak mówię, to trzeba liczyć się ze zdaniem obywateli.
liczyć się z tym, co oni mówią. To nie znaczy, że każdego słuchać i wypełniać jego żądania. Tylko słuchać i wybierać najlepsze rozwiązania. To kto sobie przysparzył te zasługi? No, a kto sobie radni miejscy, którzy ani jeden nie byli na proteście, nie byli tam, jak żeśmy byli przed urzędem miasta, nigdy do nas nie przyszli, mimo że byli na spotkania zapraszani w związku z barierami komunikacyjnymi. Nigdy się nie pokazali. Ale jesteśmy na spotkaniu przystanku, my się w środę spotykamy i nasza jedna z tych pań mówi, słuchaj, ja tu mam gazetkę, ale ty lepiej ją w domu przeczytasz, bo tu się zawału dostanie. No i ja w domu przeczytałam i co wyczytałam? Że 57 wróciło dzięki, no mam mówić nazwiskami? Tak, tak, oczywiście. Dzięki panu radnemu Kamilowi Deptule, który nigdy się nie pokazał na naszych protestach, nigdy z nami nie rozmawiał i nigdy nie wysłuchał naszych argumentów. Więc ja napisałam odpowiedź, to poszło dzięki pomocy InsPro, poszło to do wszystkich mediów. Ono jest nawet na naszej zakładce. Bo proszę Państwa, ja powiem przy okazji, że my prowadzimy taką zakładkę. My jesteśmy jak pokolenie moje, starsze i młodsze. Niektórzy, większość daleko od internetu, ale mamy zakładkę w Bibliotece Chryzantem 2. I my tam piszemy te swoje różne takie uwagi. Zakładkę na stronie internetowej. Tak, i tam te różne są nasze historie opisywane. Więc przy pomocy Państwa Instytutu, żeśmy przesłali do wszystkich mediów to sprostowanie. A jeszcze powiem, że jak pan Kamil Deptuła dowiedział się w jednym ze sklepów na Spodnej, poszedł tam robić kampanię. I ta pani z nami współpracuje, bo nam wywiesza coś z nami ogłoszenie. I ona mówi, proszę pana, on mówi, no, głosujcie na mnie, przecież ja wam tu to 57 wróciłam. A ona mówi, proszę pana, jak to 57 to wywojował, bo wiedziała akurat o tym przystanek z panią Barańską Damianą. A on mówi, no jak, i tak się, to nie był on sam, przepraszam, bo mantra, nie był on sam, tylko ktoś z jego współpracowników kampanii. I on natychmiast, bo ona mi później opowiadała, zadzwonił do pana Kamila Deptuły i pan Kamila Deptuła zadzwonił do pani, to już jest po prostu może śmieszne, że to się opowiadam, no, zadzwonił, że on się chce ze mną spotkać i wyprostować to wszystko, żeby telefon mój mu udostępnił. Ona mówi, no nie mogę tak telefonu udostępnić, ale się państwo spotykają w środę tam i tam. Zresztą on wiedział. I może pan tam przyjść. I nie pokazał się. I jak ona oczy nie widziała i w całej kampanii nikomu nie znał się. Owszem, stał tam gdzieś, zbierał podpisy. Więc proszę państwa, my mamy kolejne takie przypadki, że zasługi jakieś to się tam ktoś sobie przypisuje. Nasze skromne zasługi, bo co my możemy tam wywojować? No staramy się, ale z jaką niechęcią się spotykamy. I z taką, to jest ta arogancja, to jest to brak tego szacunku, o którym my tu dzisiaj tak, mówimy. To zaraz będziemy o tym mówić. Tak. Szacunku. Ja wrócę do tego, tak, pan Kamil. Tak, to, tak. Jak patrzę i czasami się... To właściwie czego oni chcą? Siedzieliby w domu, nie pokazywaliby się w czterech ścianach. Proszę państwa, temat niegodziwości w stosunku do starych ludzi, szczególnie w Łodzi, w Polsce, a szczególnie w Łodzi, to nie wiem, może byśmy tutaj do wieczora siedzieli, byłoby co opowiadać, ale chyba dosyć na razie. Na razie tak. Dziękuję. Dobrze. Pani Aleksandro, pani teraz, czy dać odejście? Jak pani chce.
ze względu na czwartego uczestnika. Tylko ja bym poprosiła pytanie, jak to było. Okay. Witam Państwa, przepraszam, tutaj ze względu na małego to spóźnienie było. Pytanie jest takie, pani wspomniała, czy przedstawiła jakąś ostatnią, czy którąś szczególną historię z działań oddolnych, obywatelskich, które pani była zaangażowana i które odniosły jakiś sukces. Proszę. Dobrze, jestem przedstawicielką stowarzyszenia już teraz, chociaż zaczynałyśmy jako ruch społeczny, łódzkie dziewuchy dziewuchom i tutaj w takiej roli zostałam zaproszona. No i nasze powstanie naszej grupy to jest rok 2016 i tak naprawdę próba zaostrzenia prawa aborcyjnego po projekcie ustawy zaproponowanej przez Ordo Iuris, gdzie praktycznie ta aborcja byłaby niemożliwa z wyjątkiem bezpośredniego zagrożenia życia matki. I nasza grupa, która się zebrała najpierw na grupie facebookowej, to pierwsza grupa, która powstała, to była ogólna, to dziewuchy dziewuchom, tam 100 tysięcy uczestniczek, po prostu jak kula śniegowa przybrało natychmiast i zaczęły powstawać grupy regionalne i właśnie ja z dziewczynami, z którymi teraz to stowarzyszenie prowadzimy, poznałyśmy się w ogóle właśnie na grupie facebookowej łódzkiej, nie znałyśmy się wcześniej osobiście. I razem z Łódzkim Kodem tutaj w 2 tygodnie zorganizowaliśmy pierwszy marsz protestu, który był jedną z wielu właśnie pikiet marszy, właśnie takich wystąpień publicznych przeciwko zaostrzeniu tego prawa. I następnie przez wakacje były zbierane podpisy pod projektem Ratujmy Kobiety Barbary Nowackiej. I w sytuacji, kiedy na jesieni ten projekt został złożony i odrzucony w Sejmie, natomiast do dalszego czytania przyszedł projekt Ordo Iuris, nastąpiły takie masowe protesty, to Państwo znają na pewno właśnie czarny protest, czarny poniedziałek. No i właśnie takim wydaje mi się, że naszym łódzkim tutaj, znaczy to jest nasz dodatek do ogólnopolskiego tego sukcesu, gdzie właśnie grupy kobiet wcześniej niezaangażowanych, grupy kobiet wspieranych też przez starsze działaczki feministyczne, ale tutaj ogromnym takim sukcesem była właśnie oddolność i było właśnie... Przepraszam, czy mogłaby Panią do chwilę prosić do dziecka? No tak na poziomie ogólnopolskim i międzynarodowym też to było ogromne poruszenie właśnie grup, przede wszystkim kobiet, różnych osób, które nie były wcześniej zaangażowane w aktywizm. I ja to pamiętam też właśnie jako przygotowywanie, my tutaj w Łodzi przygotowywałyśmy marsz 2 października, który planowałyśmy od sierpnia, a tak naprawdę się okazało, że się idealnie wbiłyśmy w termin, ponieważ zwołany ten strajk został na 3 października, który myśmy w Łodzi tutaj też organizowały. I no, byłyśmy świadkami właśnie takiego niesamowitego sieciowania też poprzez media społecznościowe przede wszystkim. Grup kobiet, osób, które zdecydowały się te protesty organizować. I no ja bym powiedziała, że to był właśnie ogromny sukces, ogromny zaczątek takiego ruchu, który teraz już pod nazwą Ogólnopolskiego Strajku Kobiet trwa do tej pory, ponieważ w bardzo wielu miejscowościach w Polsce były organizowane te strajki, marsze, kobiety nie poszły do pracy, kobiety się spotykały na ulicy, protestowały, to wszyscy pamiętamy, strugi deszczu, parasolki.
No i to się udało, tak? Ten ogromny protest spowodował, że władza się nas przestraszyła i został, projekt został odrzucony, więc myślę, że to pokazuje, że po prostu jesteśmy w stanie się jednoczyć i że takie oddolne działania w momencie, kiedy jest ważna sprawa, kiedy jest też, jakby ja mogę tak od zaplecza powiedzieć, kiedy jest sprawna komunikacja, kiedy jest taka chęć pomocy, bo na przykład grupy, które wcześniej protestowały, były bardziej zorganizowane, miały wiedzę, no to my przekazywałyśmy takie numerze pakiety demonstranta, tak, na zasadzie jak zgłosić, czego potrzebujesz, nie wiem, po prostu jak nie masz sceny, to weź skrzynkę albo paletę, weź szczekaczkę, tu masz scenariusz, musisz zgłosić do urzędu, musisz zgłosić na policję, że będzie demonstracja, drukuj ulotki, zapraszaj znajomych, zrób wydarzenie na Facebooku i tak dalej, więc no, było to niesamowite, no i muszę przyznać, że właśnie jakby pewnym plusem tych obecnych rządów jest to ogromne poruszenie społeczne i ogólnopolski strajk kobiet działa do tej pory. Trochę te działania się też zmieniły w kontekście tego, że były wybory samorządowe, teraz są do Europarlamentu, będą również wybory parlamentarne i duża część tych kobiet zdecydowała się poza właśnie tymi działaniami oddolnymi, aktywistycznymi, również zaangażować politycznie. I to idzie różnymi takimi nurtami, bo na przykład ostatnio właściwie jakby z tych... Rząd nie rusza prawa do aborcji, więc te masowe protesty od już jakiegoś czasu, praktycznie od marca zeszłego roku, gdzie był też Czarny Piątek, ogromny ten protest w Warszawie, wspierany też przez lokalne demonstracje, to nasze działania też poszły w stronę taką edukacyjną, wzmacniającą kobiety. My tutaj w Łodzi jako Łódzkie Dziewuchy organizowałyśmy WENDO, czyli taką samoobronę i zajęcia z asertywności dla kobiet, w tym również wykluczonych, doświadczających przemocy. Zajmowałyśmy się projektami dotyczącym promowania feminatywów, czyli żeńskich form, nazw, zawodów czy profesji. No i również właśnie to, co też w całej Polsce obserwuję, to zaangażowanie polityczne, czyli ta chęć kobiet do zmiany prawa, do uczestniczenia w życiu publicznym właśnie, no nie tylko jako przedstawicielki społeczeństwa obywatelskiego, nie tylko jako oddolne tutaj ruchy czy stowarzyszenia, ale również właśnie jako młode polityczki. Także bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Edyta, teraz twoja historia. Nasza organizacja Ruch Społeczny Rodzić po Łódzku rozpoczęła swoje działanie pod koniec 2015 roku. Pierwsza grupa osób, która jakby była w tym ruchu społecznym, to były rodzice dzieci, które urodziły się w szpitalu, w prywatnym szpitalu w Łodzi Pro Familia. To był szpital, można powiedzieć, położniczy jak marzenie. Porody tam były po prostu autentycznie, praktycznie idealne. Fantastyczne warunki lokalowe, fantastyczne jedzenie. Tam na przykład obchody lekarskie przychodziły i lekarze pukali do drzwi i można było powiedzieć, że jeszcze chwilkę i czekali. Tam panie sprzątające pukały, zresztą każdy pukał. Nikt nie wchodził do pokoju, nie pukając do drzwi już po porodzie. I na przykład puka pani sprzątająca i pyta, przepraszam, czy pani życzy sobie, żebyśmy umyli łazienkę w tym momencie, czy pani sobie życzy później. Także warunki były idealne. I szpital ten powstał z tą myślą, że oni chcieli się zakontraktować, chcieli dostać kontrakt z NFZ-u. I pomysł był taki, żeby ten szpital po prostu działał w ramach NFZ-u, czyli był bezpłatny dla pacjentów. Nie stało się to przypadkiem, że taki szpital powstał w Łodzi, bo bardzo podobny szpital otworzył się, działa i funkcjonuje i opłaty są z NFZ-u w Rzeszowie, rozrasta się, rozbudowuje, no, ma niesamowity poziom. W Łodzi brakuje cały czas miejsc na tym trzecim poziomie referencyjnym. Ja może powiem, o co chodzi. Szpitale położnicze jakby dzielą się na trzy kategorie. Pierwsza to są miejsca, gdzie rodzą kobiety, które mają prostą ciążę, nieskomplikowaną, zdrową i poród zapowiada się bezproblemowy. To jest ten pierwszy poziom. Tam sprzęt i lekarze po prostu są przygotowani do tego, żeby właśnie odbierać te proste porody.
Drugi poziom referencyjny już może się zajmować, powiedzmy, wcześniakami, ale jeszcze nie całkiem małymi. Jakieś bardziej skomplikowane ciąże i porody prowadzić. Trzeci poziom to są wcześniaki, to są dzieci bardzo malutkie, bardzo skomplikowane ciąże. I w Łodzi, jeśli chodzi o ten trzeci poziom referencyjny, mamy tylko dwa szpitale. To jest Instytut, to jest Matka Polka tak zwana i Szpital Madurowicza, czy Pierogowa, jak się nazywa. Więc tylko dwa. Na przykład dla porównania w Warszawie jest takich szpitali 7. A jeszcze trzeba powiedzieć, że te dwa szpitale w Łodzi to nie są tylko dwa łódzkie szpitale, tylko to są jedyne dwa szpitale na całe województwo łódzkie, czyli na 2,5 miliona osób. I więc po prostu grupa tych osób, która się zebrała i ten szpital otworzyła, jakby wiedzieli, że faktycznie jest potrzeba takiego, żeby taki szpital w Polsce, w Łodzi powstał. Oni faktycznie skorzystali z takiej luki w prawie i szybko rozniosło się po kobietach taka informacja, że każda kobieta, każdy człowiek, który ma zagrożenie życia i zdrowia, może iść do szpitala prywatnego i szpital prywatny musi udzielić mu pomocy. I za to NFZ później musi zapłacić. No i oni skorzystali z tej luki i w ten sposób prawie 2000 kobiet urodziło nie płacąc w tym szpitalu. Te warunki były tam tak fantastyczne, że w momencie, kiedy dyrektor szpitala napisał taki dramatyczny list, że no po prostu wszelkie ich wysiłki nie dają, nic nie dają i prawdopodobnie no nie będzie jakby tego kontraktu, to wtedy w ciągu jednego wieczoru powstała grupa na Facebooku, gdzie zapisało się 9000 osób. Później było, grupa ta nazwała się właśnie Rodzić po łódzku. Później było dużo takich akcji, był Protex pod NFZ-em, gdzie przyszło 150 osób, było bardzo dużo programów w telewizji, no, rzeczywiście media dużo o tym pisały, dużo się o tym mówiło. I wykrystalizowała się też grupa osób, które jakby bardzo aktywnie zaczęły działać, żeby po prostu ten kontrakt, ten szpital dostał kontrakt. I myśmy naprawdę byli, można powiedzieć, u wszystkich świętych, łącznie z tym, że napisaliśmy w którymś momencie listy do wszystkich posłów. Wysłaliśmy po prostu listy do każdego posła. Uwaga, dwie osoby się odezwały do nas z powrotem. Tam z 360. Do wszystkich wysłaliśmy. 460. Jedna pani od Kukiza i jedna pani z Pałą. I 460, tak. No i w którymś momencie, jak zobaczyliśmy, że trzeba chyba zrobić jakiś protest taki u nich na miejscu, żeby im trochę utrudnić życie, i pojechaliśmy wtedy z moimi dziećmi, tam nie było dziecka starszego niż pół roku, do centrali NFZ-u, pojechaliśmy na okupację. I faktycznie to był chyba moment, kiedy trochę jakby zaczęli już widzieć, że im naprawdę doskwiera jakby te nasze protesty. No i na początku prezes się nie chciał z nami spotkać, ale w końcu o godzinie tam, nie wiem, około 11 wieczorem się z nami spotkał. I obiecał nam, że zrobią kontrolę w łódzkich szpitalach, że rzeczywiście sprawdzą, czy te miejsca są potrzebne. No i byliśmy trochę zadowoleni, mówimy, no może jak będzie taka kontrola z zewnątrz, to może coś dobrego wykaże. Później na odczytanie tej kontroli, na odczytanie wyników pokontrolnych zaproszono, w ogóle zrobiono taki wielki event, zaproszono wszystkich ordynatorów szpitali położniczych w Łodzi. No i padły tam pewne obietnice. Po pierwsze, że szpital dostanie pieniądze za porody, które wykonał i że dostanie je szybko. Uwaga, 3 lata, prawie 4 minęły, nie dostali do dziś. Aha, jeszcze no, żeby... No to może być bardzo szybko. Bezbędnej zwłoki. I też w tych pokontrolnych jakby założeniach było powiedziane, o co myśmy, bo jeszcze może tutaj dodam, że oprócz tego, że myśmy walczyli o ten szpital, żeby naprawdę ten szpital, który był naprawdę Mercedesem, żeby kobiety mogły tam rodzić, dlaczego nie, skoro on tu stoi, skoro pieniądze, które wpłacamy do systemu, to są nasze pieniądze, to dlaczego my nie możemy jako obywatele później korzystać. Dlaczego NFZ kontraktuje szpitale, gdzie się leży na korytarzach, a nie zakontraktuje szpitala, gdzie po prostu mamy dwuosobowe piękne pokoje, gdzie jest łazienka większa niż u mnie w domu, no gdzie jest wszystko właściwie fantastycznie i grupa lekarzy naprawdę na najwyższym poziomie. Ale nie jest ten szpital przy Lądzie Lotników Lwowskich? Nie. Nie. I na Ciarnianej w Łodzi. Ale w trakcie, jak myśmy zaczęli walczyć o ten szpital, to się okazało jeszcze wiele innych rzeczy. Na przykład okazało się, że
W Matce Polce jest tak źle zorganizowane, na przykład tak dużo mają na przykład tych dzieciaków, wcześniaków i tak źle to organizują, że tam następował ciągły transport wcześniaków. I teraz powiem, o co chodzi, że jeśli normalnie wszędzie w cywilizowanym świecie jest tak, że jak kobieta, że jak nie ma miejsca w danym szpitalu, żeby kobieta urodziła, to po prostu wiezie się ją gdzie indziej i ona jedzie jeszcze w ciąży. Jedzie jeszcze w ciąży i ciąża jest rozwiązywana w miejscu, gdzie to dziecko można położyć. A w Matce Polce nagminnie rozwiązywano ciążę, wiedząc, że nie mają wystarczającej liczby inkubatorów, a później dzieci odsyłali na Sporną czy to do Madurowicza. A dla wcześniaka najmniejsze dziecko, które przywieźli, miało 450 gram. To jest tyle, co półtorej pi cukru. Jak takie dziecko się wiezie, czy nawet kilogramowe, to takie dziecko oddycha płynem i ono podczas wstrząsów, karetki, w ogóle podczas transportu może doznać takich urazów, że dostanie go do głowia, że generalnie będzie kaleką na całe życie. I kiedy myśmy na przykład próbowali rozmawiać, w ogóle w którymś momencie zaczęli z nami współpracować młodzi lekarze, młode położne, pielęgniarki, na przykład dawały cykl. Uwaga, dzisiaj pojedzie dwójka dzieci kilogramowych, nie mogą oddychać, są zaintubowane, znowu nie mamy miejsc, jadą do Madurowicza. Myśmy robili wtedy na przykład szybką akcję, dzwoniliśmy do naszych zaprzyjaźnionych gazet. Tutaj muszę powiedzieć, że pani z Wyborczej bardzo nam pomagała, pani Urazińska, bo ona w ogóle na wszystkie tematy dziecięce jest bardzo wrażliwa i pomaga. I ona pisze szybko artykuł, że jest ten transport i do niej odzywa się oburzona pani, która jest odpowiedzialna w ogóle za właśnie te małe dzieci, czy neonatologię w województwie łódzkim. Mówi, no ale o co im chodzi? Dlaczego przecież my wieziemy te dzieci ze szpitala do szpitala? Przecież to jest wszystko zorganizowane. I ta pani się dodzwoniła do mnie i mówi, o co wam w ogóle chodzi? Ja mówię, ale czy pani nie wie, że tym dzieciom grożą urazy na całe życie? I ona w ogóle była taka jakby w ogóle, no wie, jest neonatologiem, jest fachowcem, wie, ale w ogóle tego jakby nie bierze pod uwagę. I później, kiedy była zrobiona ta kontrola, bo na początku nam bardzo blokowano dostęp do wiedzy, myśmy się chcieli dowiedzieć, ile tych transportów jest na przykład rocznie, to no, po prostu odsyłano nas od jeszcze do Kajfasza i ostatecznie nam nie odpowiedziano. Znaczy w ogóle publicznie w telewizji pani rzecznik NFZ-u twierdziła, że w ogóle nie ma czegoś takiego. Później jak ta kontrola była zrobiona, okazało się, że oczywiście, że jest, że to jest jakieś 13%, że to jest duża liczba dzieci. Myśmy policzyli, że w ciągu 3-4 lat to przywieziono ponad 100 dzieci. Czyli ponad 100 dzieciom zagrożono po prostu życie, zdrowie na całe życie, tylko dlatego, że się nie potrafią zorganizować. I w tym momencie mają pod nosem nowoczesny szpital. Tylko po prostu wchodzić, tylko zakontraktować. Nie trzeba wydać ani grosza na budynek, nie trzeba organizować kadry. Nie trzeba zrobić nic, po prostu tylko podpisać z nimi kontrakt. Niech działają. Nie. Jest opór. Nie. I my, jako grupa tych rodziców, myśmy po prostu tego nie mogli zrozumieć. I szczerze powiedziawszy, do dzisiaj tego nie rozumiem. I teraz może powiem, gdzie jest nasza... Bo ta kampania była moim zdaniem z jednej strony totalną klapą i totalną porażką, bo szpitala żeśmy nie wywalczyli. Jest zamknięty. Jest zamknięty, przez jakiś czas działał prywatnie, ale po prostu przez to, że NFZ nie oddaje pieniędzy, a to jest paręnaście milionów złotych, więc prywatnie niestety też nie byli w stanie pociągnąć. No i jest zamknięty, po prostu ludzie się rozproszyli, większość tych fachowców naprawdę niesamowitych wyjechała, pracuje w Warszawie, czyli nawet w Łodzi nie mamy już. Aha, jeszcze co powiem, coś ciekawe, ten szpital na przykład dostał dotację z Ministerstwa Nauki, z Ministerstwa Rozwoju, przepraszam, na innowacje w medycynie. Oni dostali ponad 10 milionów złotych, bo w tym szpitalu miały być robione w ogóle bardzo nowoczesne metody leczenia wcześniaków. Ten szpital był właśnie dostosowany do tego trzeciego, najwyższego poziomu, pod wcześniaki. Ordynator tego działu neonatologicznego jest jednym z dwóch fachowców w Polsce, który wprowadza takie właśnie metody leczenia wcześniaków bardzo innowacyjne. Oczywiście go odwessała Warszawa, oczywiście w Instytucie teraz na trzecim poziomie w Warszawie, już go w Łodzi nie mamy. Więc po prostu pozwolono rozproszyć nie tylko to miejsce cudowne, naprawdę bardzo dobrze, gdzie było pyszne jedzenie, tak jak mówię, i wszyscy byli mili, ale też niesamowitą grupę ludzi, nie tylko fachowych, to jeszcze z sercem. Ja się zapytałam kiedyś dyrektora, jak on w ogóle zebrał taką grupę lekarzy w jednym miejscu, którzy wszyscy mają naprawdę serce, bo to, jak każdy z nas wie, to różnie z lekarzami bywa i tym sercem, prawda? Więc on mówi, że on tych ludzi wybierał po kolei roku, że to była naprawdę
To byli ludzie bardzo dokładnie dobrani. Oni też chcieli pokazać, mieli ambicje, że można pokazać, że szpital może być miejscem przyjaznym człowiekowi. Moja przyjaciółka przez 2 lata nie prała torby ze szpitala po porodzie, bo ten zapach jej się tak cudownie kojarzył. Po prostu każdy z nas no miał jak najlepsze odczucia w tym dniu. To po prostu było tak, że każdy, kto tam trafiał, się czuł zaopiekowany. Z każdej strony, i ze strony lekarzy, i ze strony położnych, pielęgniarek. No, autentycznie się nie chciało wychodzić, bo się czuło, że oni tam wszystko nauczą, że wszystko pokażą. No, jedzonko było pyszne, jeszcze się dość długo później nawet jeszcze stołowałam w tym barze tam, bo jak przejeżdżałam, to było tak dobre jedzenie, że po prostu chodziło się tam jeść. Kiedy tam mówiłaś o klapie, a gdzie jest sukces? No i tak, no po prostu myśmy... przez to, że to było dużo zamieszania w Łodzi, w związku z tym na tą naszą stronę nasze posty docierały do ponad 50 tysięcy osób, że o dziwo pisaliśmy, to może o tym języku będzie później, ale bardzo konkretnym językiem, to nas bardzo dużo osób czytało, lajkowało, przekazywało dalej, więc to miało spory zasięg, naprawdę dużo osób o tym wiedziało. I klapa jest taka, że szpital nie istnieje, nie ma kontraktu, jest zamknięty, ludzie się rozproszyli, ale sukces polega na tym, i to dowiedziałam się od osoby, która mnie osobiście nie cierpi, tak jak panią tam w Urzędzie Miasta, czyli od dyrektora łódzkiego NFZ-u, bo kiedyś na spotkaniach z nimi żeśmy byli dość często, ale na jednym ze spotkań powiedział coś takiego. No trzeba przyznać, że to wasze przez was zrobione zamieszanie spowodowało, że każdy łódzki szpital dostał pieniądze na remont. Czyli jeśli by ktoś chciał sobie wymyślić kampanię, że każdy łódzki szpital, który jest szpitalem państwowym, czy to miejskim, szpitalem państwowym, dostaje pieniądze na remont, to byłoby bardzo trudno taką kampanię zrobić. A tu był jakby taki efekt uboczny. Czyli oni tak się wystraszyli znowu kobiet, że jednak chcą, że chcą lepiej, że faktycznie te imadurowie dostał pieniądze na przeprowadzkę i na remont. Matka Polka teraz dostała 20 parę milionów. Rydykier też dostał pieniądze. Także to uważam za sukces, tak? Na poziomie krajowym, jakbyś mogła chwilkę powiedzieć o tych waszych bojach w ministerstwach. To znaczy właśnie my w którymś momencie... Bo ja jeszcze, przepraszam, dodam, Edyta, żebyś powiedziała, że ty przed tą całą kampanią nic nie wiedziałaś o tym temacie, kompletnie nic. Nie masz żadnego doświadczenia, edukacji i tak dalej. Wszystkiego się nauczyłeś od zera. Tak. I mogłabyś powiedzieć o tym, jak kasowałaś w rozmowach wysokich urzędników w ministerstwach. To znaczy tak, w którymś momencie faktycznie już jakby stało się jasne, że żeby w ogóle z nimi dyskutować, to trzeba się po prostu bardzo dużo nauczyć. I tu ogromną jakby naszą podporą byli właśnie lekarze, właśnie wcześniej z Pro Familia, ale też nie tylko oni, bo naprawdę jest duża grupa młodych lekarzy, którzy chce zmiany. Nie chce, żeby to było tak, że tylko kobieta, która powiedzmy sobie wprost zabuliła puwę i po prostu jest u profesora, będzie traktowana jak człowiek. Więc oni też nas po prostu wspierali. Mieliśmy informacje z różnych szpitali, gdzie czego brakuje. Widzieliśmy, że w jednym nie ma na przykład rentgenu, gdzie powinien na przykład być, bo teoretycznie nawet nie mają jak zobaczyć, jak wkładają dziecku tubę, czy tam nie ma pęcherzyków na płucach. W innym, i po prostu widzieliśmy na bieżąco, gdzie czego brakuje, bo po prostu nam lekarze zaczęli pomagać. I zrobiliśmy taką listę po prostu, taką listę potrzeb w różnych szpitalach, takich naprawdę niezbędnych rzeczy. I kiedy właśnie gdzieś wbiłam się na spotkanie do urzędu, do Ministerstwa Zdrowia, i co ciekawe, nikt w Łodzi mi, kurczę, z polityków nie pomógł, żeby się tam dostać. Żeby się dostać do Ministerstwa Zdrowia, musiałam przejść drogę przez jakieś biuro poselskie posła Gowina w Krakowie, bo tam się znalazła jakaś kobieta, która mnie po prostu tam wprowadziła, bo poczuła, że te tematy są ważne. Aż tak trudno się tam, to ja niedawno byłem na konferencji. Nie no, na konferencji tak, ale żeby przyjęli jacyś dyrektorzy, na początku to miało być spotkanie z ministrem, ale później nas trochę tam, niestety ta ranga trochę mniejsza się zrobiła. No ale faktycznie przyjechałam na to spotkanie i się okazało, że jestem ja, z drugiej strony jest tu chyba 5 czy 4 departamentów z Ministerstwa Zdrowia. I po kolei, po prostu jak im powiedziałam, co brakuje w którym szpitalu, to oni mieli po prostu pojęcia o połowie tych rzeczy, że w ogóle tak jest. Także no wtedy się wydawało, że znowu coś się zmieni. W ogóle parę razy się wydawało, że coś się może zmienić, że może faktycznie odpowiednie osoby nie mają wiedzy. Chociaż tam
młody człowiek i chyba dlatego, że był młody, to mi powiedział jedną rzecz właśnie z ministerstwa. Wie pani co, wy atakujecie, bo myśmy myśleli, że blokada jest na poziomie NFZ-u łódzkiego. I to, że szpital na trzecim poziomie referencyjnym nie dostaje kontraktu, to nie jest na pewno decyzja z poziomu łódzkiego. To jest decyzja na pewno z poziomu Ministerstwa Zdrowia. I wtedy myśmy, też sobie zdałam z tego sprawę, że przez 2,5 roku po prostu celowaliśmy nie tam, gdzie potrzeba. Czyli po prostu to była decyzja z samej góry, że ten szpital ma nie dostać kontraktu. Szczerze powiedziawszy, do dziś nie jestem pewna czemu. No, a propos języka, to właśnie na przykład na takim spotkaniu, na które miała dojść pani minister, nie doszła w Łodzi, był prezes NFZ-u, był jego zastępca. Na dzień dobry mi się zapytali, jakie mam kompetencje, czy jestem lekarzem, jakie mam kompetencje, żeby w ogóle rozmawiać na te tematy. Wiesz, nie jestem lekarzem, ale później im zadałam parę pytań, na przykład, co zrobią w momencie, kiedy, bo nie wiem, czy państwo pamiętacie, że tam 10 lat temu w Madurowiczu prawie 100 dzieci zostało zarażonych takimi bakteriami odszpitalnymi, z czego 20 parę zmarło. I wtedy dyrektor się zasłaniał tym, że ten szpital jest... To jest stara bursa, jest niedostosowany i dlatego właśnie pewnych rzeczy się nie da zrobić. Ja się pytam właśnie tego dyrektora, co by zrobił, gdyby, bo w przepisach jest tak, że jak minimum dwójka dzieci jest zarażona takimi bakteriami, to oddział powinien być zamknięty. W praktyce to wygląda w ten sposób, że tak jest to modane w papierach, że jak nawet dwójka jest chora, to się nie zamyka, tylko się rozpisuje na przykład na różne dni. Ja się pytam, a co będzie, jeśli faktycznie ktoś zgłosi tą trójkę dzieci, będzie sanepid, zamkniecie oddział, a na przykład pokazałam im listę, bo można sprawdzać, to jest informacja jawna, jakie jest obłożenie danego szpitala na dany dzień. Więc ja im pokazałam, że na ten dzień w Łodzi było tylko jedno miejsce wolne na neonatologii. Jedno miejsce, na całe województwo, na 2,5 miliona osób. I on, ja mówię, gdzie, jeśli będziecie cały dzień musieli przetransportować, co z tymi dziećmi zrobicie i plus z tymi, które się będą rodzić. A mówi, wywieziemy je za województwo. Ja mówię, co i będziecie wozić wcześniaki za województwo. A wywieziemy do innych szpitali w województwie. Ja mówię, ale wy w województwie nie macie innych szpitali na trzecim poziomie. I on się w sumie tak zdziwił trochę. Dyrektor do spraw medycznych NFZ-u. To mówi, no to wywieziemy poza województwo. Aha, czyli będziecie wcześniaki transportować, tak? I będziecie narażać ich życie, tak? Bo nie macie miejsca tutaj. I podczas tej rozmowy parło jeszcze parę takich rzeczy, że oni przestali już jakby traktować mnie jak kogoś spoza branży, bo ja naprawdę nocą po nocy jestem w stanie powiedzieć, ile każdy z tych szpitali, ile ma miejsc, ile ma łóżek, ile ma inkubatorów. Po prostu tego wszystkiego się nauczyłam, żeby no żeby po prostu wytraktowano poważnie, tak? No ale jeszcze podjęliśmy próbę też taką, że jeśli już jasno nam powiedziano, że o kontrakt, po prostu o kontrakcie można zapomnieć. Więc podjęliśmy próbę, żeby przynajmniej państwo kupiło ten szpital, który stoi, jest gotowy, po prostu stoi, jest gotowy. Można tego Madurowicza przenieść tam z dnia na dzień. Po co ma być w starej bursie, tak? Jeśli wiemy, że Madurowicz ma pieniądze na przeniesienie się do innego miejsca, które zaczną remonty, a remont to jest wiadomo, że to jest następne 5 lat, zanim pozwolenia na budowę i tak dalej. No i nawet faktycznie właściciele się spotkali z ministrem zdrowia, nawet wyszedł pan Buda, poseł, który był kandydatem na prezydenta miasta i nawet powiedział, że to już jest właściwie zaklepnięte. No i minęły wybory i temat się skończył. Dzięki. Czyli teraz trzeba próbować, ale to już za późno. No teraz jest, ale teraz jeszcze będzie do Senatu i do Sejmu. Dobrze, to mam drugie pytanie i chyba już na tym skończę, bo czasu już zleciało dużo, ale to były bardzo ważne wprowadzenia i państwu, mam nadzieję, pokazujące, z czym mamy przy tym panelu do czynienia, z jaką materią się mierzymy. Pani Damiano, język nienawiści, szacunku, miłości. Co panią spotkało? Jaki język? Wie pan co? Jeśli ten temat poruszymy, to nie wiem. Jeśli ten temat poruszymy, to jak pan mówi, tu niewiele czasu nam zostało, to naprawdę to by trzeba było oddzielnie panel zrobić na ten temat. Proszę państwa, władza nie ma szacunku do obywateli. Władza lekceważy sobie obywateli, ich zdanie i to jest to uczenie bierności obywatelskiej. Co mnie spotkało, ja bym tak nie chciała na takie osobiste wątki, ale traktowanie starych ludzi, bo ja pod tym kątem będę mówić.
I dobrze, że młodzi to usłyszą, na przykład w służbie zdrowia. Ja usłyszałam, trafiając do jednego, nie będę mówić, bo nie chcę, do jednego ze szpitali w Łodzi na nocny dyżur, że starych ludzi jest za dużo, a w ogóle za często chodzą do lekarza. Od lekarki. A tam na taki dyżur trafiają ludzie, którzy często przyjeżdżają bez rodziny, są sami. I akurat w tej nocy to byli tam przeważnie starzy ludzie. I to powiedziała lekarka. Ludzie trafiają w różnym stanie, ale ja jeszcze miałam siłę i odpowiedziałam im. Mało tego, umówiłam się na wizytę z panem dyrektorem szpitala. Oj, trudno było. Sekretarka ciągła pana dyrektora. Nie ma, a nie ma kiedy. No ale widzieli, że się uparłam. I to był majowy dzień, kiedy tak deszcz padał, ale ja jak się umówiłam i chciałam się wyjść, ale pojechałam, mówię, powiedzmy, że się upominała, a teraz nie przyjechał. Pan dyrektor bardzo punktualnie przyszedł. Ja mu o tym powiedziałam. On był zdumiony i poruszony. Ale za jakieś 2 lata jako spytałam, czy sobie zdaje sprawę, nadzór, jak się ludzi traktuje na takiej izbie psi, jakimś łachem przykrywanie kogoś na tych leżankach. Te salowe, niegrzeczne. No tak z tego wynikało, że nie bardzo oni wiedzą, co się tam dzieje. Ja bym nie chciała mówić o tym, że to jest wszędzie w szpitalach, tak, bo tak nie jest. Są szpitale, gdzie naprawdę jest tak wszystko, jak powinno być. Ale rozmawiałam z kimś później, bo to dotyczy tego szpitala, ze starym człowiekiem na przystanku. A czasami tak jest, że ktoś tam zagada, ja zagadam i on mi się pożalił, że zabrano go z ulicy do tego samego szpitala też na nocny dyżur. I 1,5 godziny leżał gdzieś tam i nikt do niego nie doszedł. I proszę Państwa, to jest tak, że jak przyjedzie z takim chorym rodzina, to obsługa się liczy, bo rodzina widzi, bo rodzina może się upomnieć. Jak przywiozą starego, chorego, a chory nie ma siły się upomnieć, no to wtedy można go tak traktować. Nie powiem, że jest tak wszędzie, że we wszystkich szpitalach. Proszę Państwa, ale pani Damiana, ja tylko dopytam, a w tej kampanii związanej z autobusem 57, to jak się Państwu rozmawiało z... No to już o tym mówiłam, rozmawiało się tak, że ludzie się przyzwyczają, że to są dobre zmiany, że no było mówione, że tego się nie odwróci. No i wiele połączeń się nie odwróciło. To jedno, rzeczywiście, jeszcze kilka innych tam ludzi wybojowali. Ale przeważnie coś nie odwróci. Komunikacja nadal szwankuje. Przecież jest o wiele mniejsza częstotliwość. A już w sobotę i w niedzielę szczególnie. Po prostu pieszy, stary czy młody, niech sobie jakoś tam radzi. No a jeśli chodzi o te... To jest też ten brak szacunku. Dlatego, proszę Państwa, ludzie nie mogą wejść, już wspomniałam poprzednio, do tramwaju. Nie mogą wejść na Wojska Polskiego, na tych liniach Zgierska, Pomorska. Ja sobie już nie daję rady, co nie jestem jeszcze w najgorszym stanie, w sensie radzenia sobie. To tak już na Wojska Polskiego, to tam staruszków wnoszą. I są pieniądze na koszmarny dworzec. Ja z uporem będę powtarzać, to jest koszmar. Jaki dworzec? Funkcjonalność jego. Nieprzyjazny dla ludzi się gubią, pustka, przeraźliwa. Fabryczny. Dziennikarz z Warszawy kiedyś mówi, że to o fabrycznym dworcu pani mówi? O dworcu łódzkim. Fabryczny? Fabryczny. A mówią, że to jest... jeden z cudów świata, nawet no, to jest cudów świata. Jest to, jak użytkowników, co mówią. To co mówiłam przed chwilą, że autobusy jeżdżą na dworzec Kaliski, a tu wielki dworzec wybudowano. Dziennikarz kiedyś z Warszawy, który tu przyjechał, słyszę, mówi, jakiś ten dworzec pusty, jakiś ten dworzec tak
taki wielki dworzec, taki pusty. No i to przekroczono ileś tam milionów złotych. Proszę Państwa, brak konsultacji. No nie ma konsultacji. Szwajcaria jest krajem, gdzie się buduje chodnik, to władza się konsultuje, którędy ten chodnik ma przebiegać. W Polsce konsultacje to jest pozór po prostu. To jest właśnie ten szacunek, o którym mówimy. Nie ma szacunku do obywatela. Proszę Państwa, Orliki, wybudowało się Orliki. Proszę iść tam koło nas na dołach. Jest Orlik w okolicy kościoła Bernardynów przy spodnym. Tam jest ten Orlik. I tam ta młodzież ćwiczy tą piłką. To ja z obawą tam przechodzę, bo tam może całą gamę wulgaryzmów usłyszeć. O każdym, jeżeli oni tam są, o każdej porze. Ja poszłam do kościoła, proboszcz mówi, że do proboszcza, że on na to wpływu nie ma, bo to jest pod zarządem miasta, w kuratorium. No to poszłam do szkoły, która zarządza tym boiskiem. No oni są bezradni, a w ogóle ktoś bierze pieniądze za nadzór i tego nadzoru nie sprawuje. I to jest nie do rozwiązania. A o takich teraz, proszę Państwa, to co dotyka na co dzień tego zwykłego człowieka, ten brak szacunku. Dlatego mówię, że jaki to był temat szeroki. Ja teraz byłam w jednej z przychodni. Czekam na numerek do karty. Zapisana jestem, tylko czekam na to. I przede mną stoi pan. Odszedł. I ta pani, która tam załatwiała, tak schylona za tym komputerem, chyba tam smartfon patrzyła, no nie wiem. I ja czekam kilkadziesiąt sekund, że ona spojrzy na mnie. To ja wtedy powiem, spojrzy, zauważy mnie, po prostu zauważy. A ona, i słyszę jakiś głos. Myślę, czy ona do mnie, czy to obok do tego. No ale w końcu załapałam. Mówię, proszę pani do mnie. Mówi, no tak. Ja mówię, proszę pani, niech pani podniesie głowę i spojrzy na mnie. Po prostu niech pani spojrzy na mnie. Chyba się poskarżyli na mnie później. Weszłam na to badanie. Na elektrokardiogram. Dlatego mówię o tym, że to trzeba właśnie takie przykłady podawać. Chowam tą legitymację, no nie jestem już taka szybka, jak byłam jeszcze 20 lat temu. A ta pani mówi, proszę pani, pani by mogła na korytarzu schować sobie te dokumenty. A ja tak nie jestem taka, żeby tak marudzić po prostu, no ale chowam tą legitymację. Ja mówię, proszę pani, czy pani nie uważa, że pani się niegrzecznie na mnie odzywa? Proszę Państwa, i takich przykładów na co dzień, których ludzi spotyka, to można by przytaczać, no po prostu w nieskończoność po prostu, no. Pani Damiano, dziękuję. Pani Aleksandro, a jak w tej kampanii u Państwa z językiem było? Jaki ten język był ze strony władz, ale też co działało z Waszej strony, jeśli chodzi o mobilizację? Jaki ten język faktycznie pobudzał do działania? Znaczy tak, ze strony, my oczywiście tutaj bardziej miałyśmy do czynienia oczywiście z władzami centralnymi, bo jednak te próby zaostrzenia prawa i wszelkie działania właśnie, no tak samo na przykład jak było ze standardami opieki okołoporodowej czy antykoncepcją awaryjną, były one te zmiany przeciwko prawom reprodukcyjnym kobiet. No i tak naprawdę ten język, który był kierowany do nas, czy to właśnie przez przedstawicieli władzy, ale też przez publicystów z tej prawej strony bardziej, no to, czy też internautów, bo to też się bardzo przenosi, tak? No był językiem braku szacunku, był językiem podważania naszych kompetencji, wyzywania nas od feminazistek, życzenia śmierci, gwałtu i właściwie bez jakby żadnych takich cenzury, bym powiedziała. I w ogóle moje wrażenie, nasze wrażenie jest takie, że ten język nienawiści w ostatnimi czasy się wzmógł, że coraz mniej ludzie mają hamulców, żeby
w ten sposób konstruować swoją wypowiedź, żeby być w stanie właśnie, czy... Rozmawiać. Znaczy rozmawiać tak, bo jakby, okej, okay, może my się nie spotkałyśmy, bo ja tutaj też chciałabym jakby z dwóch też stron podejść. Jakby poza tymi wypowiedziami, które właśnie były ogólnie kierowane tak przez media, no to w twarz na przykład, nie wiem, nikt mi nie powiedział, czy... No właśnie, bo rozmawiam na żywo, chyba tego języka nie masz tak dużo, jak przy pośrednictwie technologii. Znaczy, okej, zależy, bo oczywiście, kiedy na przykład stałyśmy gdzieś podczas demonstracji, podczas takiego wydarzenia publicznego, to tak, jeżeli zwłaszcza się grupa kontrdemonstrantów zbierała, no to takie wzajemne okrzyki się pojawiały. Czy podczas właśnie marszy, gdzie również były kontrdemonstracje, były plakaty, były te słynne takie wielkie płachty, gdzie prawda, zdjęcie Hitlera było i my byliśmy do owego Hitlera porównywane. Więc w takich sytuacjach tak. Natomiast nie, ja nie miałam osobiście, żeby w kontekście mojej działalności w Łódzkich Dziewuchach, właśnie w kontekście działania na rzecz praw reprodukcyjnych, bo też oczywiście to nie jest tak, że my działając na rzecz prawa do wyboru, możliwości tej aborcji bezpiecznej i legalnej, że my jesteśmy, nie wiem, chcemy, żeby wszystkie kobiety miały aborcję. Nie, my chcemy, żeby tych aborcji było jak najmniej, ale w sytuacji, kiedy ona jest potrzebna, to żeby była bezpieczna i legalna, a jest bardzo wiele sytuacji, które powoduje, żeby właśnie tych aborcji było mniej, czyli edukacja, refundowana antykoncepcja i tak dalej. Także, no to są, tak, język władzy, język kontrdemonstracji i internauci. Komentarze pod artykułami na Facebooku, czasami wiadomości prywatne, które dostawałyśmy na fanpage'u, albo wiadomości prywatne, które dostawałyśmy już jako działaczki. No i muszę przyznać, że po jakimś czasie, znaczy w momencie, kiedy, bo ja nie byłam osobą publiczną, ani nie byłam aktywistką taką, która by właśnie bardzo wiele rzeczy organizowała, czy pojawiała się publicznie. Ja wcześniej uczestniczyłam w różnych działaniach, ale zawsze byłam po prostu na przykład, nie, osobą, która po prostu jeździła w masie krytycznej, a nie organizatorką, więc po prostu nie, jakby te komentarze nie docierały do mnie bezpośrednio. Tutaj właśnie od tego 2016 roku to było pierwszy raz. I szczerze mówiąc, w momencie, kiedy się oczywiście dostaje te życzenia właśnie tej śmierci, gwałtu czy innej po prostu strasznych rzeczy, które nam te osoby życzą, na początku jest szok, na początku jest też jakaś taki niepokój. Po pewnym czasie my się do tego zaczęłyśmy przyzwyczajać i w momencie, kiedy to były takie komentarze gdzieś tam na forach, pod artykułami w gazetach, czy właśnie na Facebooku, my to oczywiście usuwamy, bo nie pozwalamy na mowę nienawiści pod naszym adresem, żeby ona była publicznie widoczna, to w jakiś sposób człowiek się do tego przyzwyczaja i uczy się, żeby właśnie nie czytać komentarzy. I jako Łódzkie Dziewuchy też organizowałyśmy taki, znaczy teraz w ogóle jeszcze jest projekt, gdzie między innymi organizowałyśmy warsztaty właśnie, w jaki sposób dyskutować, debatować, z osobami, które reprezentują ruchy takie skrajnie konserwatywne przeciwko wyborowi. I tam również jedną z części tych warsztatów były właśnie, no też jak radzić sobie z hejtem, jak w jaki sposób właśnie też samodzielnie ten język kreować, żeby docierać nie tylko do tych przekonanych, ale żeby docierać, być w stanie debatować, dyskutować z osobą o przeciwnych poglądach, ale żeby to było oczywiście też na płaszczyźnie takiej szacunku, no bo jeżeli ktoś nas na bezczelnie obraża, no to wiadomo, że tego dialogu nie ma. Natomiast co po kilku latach też tej działalności dla mnie było najtrudniejsze, to w momencie, kiedy też, bo właściwie tutaj dzisiaj powinna, była zaproszona moja partnerka Katarzyna Gauza, która jest osobą transpłciową i mamy razem dziecko. W pewnym momencie to nasze życie też stało się jakąś tam formą aktywizmu i pokazywania, że no, tęczowe rodziny żyją, istnieją i że my jesteśmy po prostu taką samą rodziną jak inne i oswajania jakoś tego tematu. I szczerze mówiąc, w momencie, kiedy wtedy przyszły komentarze i zaczęły one dotykać już nas osobiście czy naszego dziecka,
to po jednak po tych 3 latach bycia zaprawioną, słuchania różnych komentarzy, to było najgorsze. I w momencie, kiedy właśnie zaczęłyśmy też na wiadomości prywatne dostawać no, pogróżki, też życzenia różnych, prawda, strasznych rzeczy. Szczerze mówiąc, ja akurat tutaj od strony, znaczy dostałyśmy pomoc, wsparcie od strony posłanki Nowoczesnej, Moniki Rosy, z którą też jesteśmy zaprzyjaźnione i też od kampanii przeciw homofobii, jakby w ten sposób już się zastanawiałyśmy, czy na przykład na jakim poziomie to, czy zgłaszać do prokuratury, bo też miałyśmy różne rady, na przykład też koleżanki prawniczki z Łodzi, która powiedziała, żeby zgłaszać. I w momencie, kiedy też artykuł, właśnie wywiad z moją partnerką się najpierw ukazał na Wirtualnej Polsce, a następnie zostało to przelinkowane na stronę Marszu Mniejszości, no i wtedy był taki moment, że tam się faktycznie zaczęły pojawiać komentarze, znaczy znajomi zgłaszać je jako mowę nienawiści i ja również dostałam właśnie jakąś tam wiadomość prywatną, która no, miała znamiona po prostu pogróżek i czynów karalnych, więc nie zdecydowałam się zgłosić, ale no tutaj muszę Państwu przyznać, że w sytuacji, kiedy właśnie już przestaje to dotykać tej sfery działalności, a zaczyna dotykać sfery prywatnej, no to jest to zdecydowanie trudniejsze. Natomiast jakby no, dalej nie czytam komentarzy pod artykułami. Dziękuję. To znaczy ja na szczęście nie spotkałam się chyba z mową nienawiści, ale natomiast spotkałam się z taką pogardą. O, może w ten sposób. Na przykład na tym spotkaniu z dyrektorem i wicedyrektorem NFZ-u, na którym był też przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia w Łodzi. Oprócz tego, że najpierw właśnie na dzień dobry próbowano mnie jakby tak wbić w ziemię, mówiąc, że nie mam kompetencji w ogóle, żeby się tematem zajmować, to na koniec pan dyrektor powiedział coś takiego. A wie pani co? Moja pracownica była na jakimś tam szkoleniu z właśnie PR-owskim i jakiś tam człowiek powiedział, że wy w ogóle jesteście z Warszawy sterowani, że nie jesteście ruchem oddolnym, tylko jesteście kierowani przez jakąś dużą firmę warszawską. No i no, nie wiem, czy ktoś rzeczywiście tak twierdzi, że nas steruje. Ja nie wiem. Chyba, że o tym nie wiem, ktoś to steruje jakoś sprytnie, ale właśnie to są, zaczynają takie krążyć właśnie w tych środowiskach takie o jakieś takie historie, że to nie jest nic prawdziwego, że to być może jest jakaś na przykład polityka. I na przykład tutaj w naszej grupie myśmy byli bardzo restrykcyjni. My w tej grupie rodziców byliśmy autentycznie od lewa do prawa, jak się tylko da. Mieliśmy zasadę, nie rozmawiamy o polityce. Idziemy ramię w ramię, nie rozmawiamy o polityce, mamy cel, celem jest to, żeby raz, żeby szpital był ocalony, ale dwa, żeby w ogóle sytuacja w tej opiece okołoporodowej się w Łodzi się zmieniła. I okazuje się, że to się da zrobić i to jest w ogóle bardzo fajne i bardzo pozytywne. Czyli jeśli ten cel jest jakby w ogóle jest bardzo ważny, jest istotny, płynie prosto z serca, a poza tym szybko żeśmy się przekonali, że to autentycznie, że politycy mają nas tak strasznie gdzieś i wszystko jedno z której strony są, że owszem, tutaj pani powiedziała, że politycy nie lubią aktywistów, bardzo lubią ich, ale wykorzystywać. Jeśli można przypiąć się do jakiegoś czegoś, do ludzi, którzy są faktycznie robiących z serca, do tego jest jakaś grupa, dość duża ludzi zebrana, do tego mają tego Facebooka, komunikują się, to w którymś momencie to bardzo mocno przed wyborami parę osób się chciało do nas przykleić. Tylko, że my nie jesteśmy głupi, my wiemy, że tak szybko jak się do nas przykleją, tak się szybko później odkleją. Nic z tego nie będzie, tylko od tego momentu każdy będzie mówił, że to jest jakieś działanie polityczne. Więc po prostu z nikim się nie bratamy. I to jest po prostu taka zasada, że... A poza tym mamy ich wszystkich za... Tam są pojedyncze osoby, które mają serce, ale ja osobiście, to jest moje osobiste zdanie, uważam, że w ogóle siła i jedyna nadzieja na to, że nasz kraj będzie naprawdę fajnym miejscem, to są społecznicy. Że tam są naprawdę szczere, prawdziwe intencje, a polityk nawet jak je ma na początku, to mu szybko starsi koledzy to z głowy wybiją. I mi tego pana Budy to jest nawet szkoda, bo jego młodsze dziecko się rodziło w profamilii i on po prostu widział, jakie to było cudowne miejsce. Myślę, że jeszcze żona tam nad nim pewnie też, bo najpierw rodziła w matce w Polsce, później w profamilii, więc mieli porównanie. I więc ja na początku widziałam, jak on autentycznie jest zaangażowany i chce zmiany. I później widziałam, jak po prostu coś z niego schodzi.
jak po prostu zaczyna się taka kalkulacja, gdzie jest moja kariera, a gdzie jest to, co, o co próbujemy walczyć, tak? Nie wiem, na czym się w jego głowie skończyło, ale jeszcze z paroma innymi osobami tak miałam, że widziałam, że temat ich zapalił, po czym gdzieś się coś zmieniło, że gdzieś do czyjegoś serca dotarłam, autentycznie w którymś momencie dotarłam, po czym ktoś im powiedział, żeby na przykład w temacie być może nie mieszać, tak? I odpuścili, tak? Odpuścili. Tam właśnie na przykład pani, jak już mówimy, nazwiskami Janowska. Na początku to miał być jej główny cel, jak weszła do Sejmu po tym, jak zginął, już nie pamiętam nazwiska, ten poseł, za którego ona jakby weszła, tak? I, no i później też nagle już przepadła, tak? Na początku miałam na przykład dwa telefony pana Budy. Miałam dzwonić dzień i noc, mieliśmy koordynować akcję, no, mieliśmy wspólny cel. No. Ani razu nie odebrał, no co tu będę mówić. A język, którego ty używałaś? Język, czy on się zmieniał, czy... To znaczy ja od samego... On się brutalizował na przykład, gdzieś frustracja wchodziła, jak to u ciebie było? To znaczy akurat ja przyjęłam taką zasadę, że mój język w rozmowie z tymi ludźmi ma być językiem konkretu. Bo na konkret po prostu się nie da, nie da z tym się za bardzo cokolwiek zrobić, tak? Czyli ja, jeśli ja daję fakty, które mam sprawdzone, to ani mnie nie mogą podać do sądu, ani i muszą też jakoś jakieś stanowisko przyjąć, tak? Były w naszej grupie osoby, które trochę za bardzo faktycznie zaczęły gdzieś tam ostro, trochę może bezpodstawnie, może bez dowodu różne rzeczy gdzieś tam zarzucać i, no i skończyło się to w sądzie i przegrali. Więc nie było tak, że oni się z nami patyczkowali. Usłyszałam na przykład coś takiego od pani Leder, od pani rzecznik prasowej NFZ-u, że byłyśmy na jakimś takim, w takim programie na żywo 1:1 w telewizji w telewizji Łódź i ona po programie powiedziała, niech pani coś spróbuje wspomnieć o Rydygierze, bo pani za to wyląduje w prokuraturze. Ja mówię, pani, wszystko, ja bardzo chętnie pójdę, bo to, co powiem, to prawdopodobnie się skończy na tym, że szpital będzie musiał karę zapłacić. Jak pani chce, to jestem pierwsza. I po prostu to jest właśnie tak, że oni nie są w stanie mnie zastraszyć, ponieważ ja mówię prawdę, no, więc jak mówię prawdę, to co oni mogą zrobić, tak? Ale w ogóle było też to śmieszne, że w którymś momencie widać było, że NFZ, który ma stać na straży naszych pieniędzy, tych kontraktów, NFZ w naszym imieniu kontraktuje nasze te szpitale za nasze pieniądze, tak? Że oni działają wszyscy razem, że na przykład czytają nasze informacje na Facebooku, momentalnie szpital ma informacje, że w ogóle autentycznie, jako pacjenci jesteśmy sami. I ja widzę jakby duży sens w tym, żeby nie dać sobie, naprawdę, żeby się zrzeszać i też właśnie też powiedziałam, że szpitale dostały pieniądze na remont, ale też na przykład skończyli transporty tych wcześniaków. Ja nie wiem, czy teraz, bo myśmy ich odpuścili ostatnio tam powiedzmy parę miesięcy, czy się znowu nie zaczęły, będziemy to sprawdzać. Ale to jest tak, że póki czują, że oko nasze jest na nich, to się mają na baczności. No. A być może to jakby wytworzy się stała zmiana, czyli z jednej strony, a na pewno język, który dominował w całej tej debacie, to był język utopienia nas w biurokracji. Czyli po prostu takie zawalenie papierami, takie zawalenie procedurami i takie branie na przeczekanie i takie odciąganie tych spotkań, tych wizyt i wszystkiego, żebyśmy się po prostu wymęczyli, wykończyli, zniechęcili i odpuścili. I w którymś momencie nas też bardzo szukali, bo tak jak mówię, że jak przyjechał ten wiceminister zdrowia, był dwa razy w Łodzi, było to wielkie spotkanie, były te deklaracje, myśmy im autentycznie uwierzyli. I to jest jedna na pewno rzecz w tej kampanii, której bardzo żałuję, bo w jakimś sensie ta nasza motywacja, to wstawanie przy małych dzieciach o 5 nad ranem, żeby pisać pisma, to jeżdżenie po całej Polsce z tymi dzieciakami przy piersiach, naprawdę, to po prostu to nas, jak powiedzieli nam, że będzie dobrze i myśmy im uwierzyli, to się skończył ten napęd. I później to już nigdy nie było to. Także... Okay, dziękuję. Pytania z sali czy są? Ktoś ma? Proszę. Paweł Adamek, Fundacja Pro Prawo do Życia. Pytanie do pani Aleksandry. Zaskoczyła mnie pani o powieszczą o tej mowie nienawiści, bo ja reprezentuję pani się na drugą stronę. Mam dokładnie odwrotne doświadczenie. To znaczy właśnie ja oczywiście jasna jest sprawa, że ten podmowny hejt, popularne słowo, funkcjonuje w internecie. Natomiast trudniej takie słowa nienawiści formułować bezpośrednio na bezpośrednich spotkaniach ulicznych.
Natomiast na takich spotkaniach, kiedy spotkają się dwie strony za życiem i przeciwko życiu, to, no to jednak z mojego doświadczenia wynika, że właśnie ta mowa nienawiści jest kierowana w stronę obrońców życia. I to bardzo, ja się spotkałem naprawdę z bardzo konkretnymi określeniami. Również z życzeniem, by moje dzieci zostały spłacone. Ale bardzo mnie ucieszyła informacja pani, że państwo się przygotowujecie do debatowania z naszą stroną. I właśnie z tej strony apel, bo ja bardzo często korzystam z okazji, żeby właśnie to zaapelować. Z mojej strony apel, żeby właśnie do takich debat prowadzić. Bo takie przepychanki uliczne są, do niczego nie prowadzą. Natomiast debaty w choćby kilkuosobowych składach mogą doprowadzić do jakiegoś konsensusu. Mogą wyjaśnić pewne nieporozumienia. Mogą rozbić slogany, czy też uproszczenia, którymi posługują się obie strony. Apeluję z tej strony, bo to właśnie społecznicy są, nie zawsze się ze sobą zgadzają, tak jak ja uważam za społecznika, pani też. My mamy inne zdanie, ale właśnie powinniśmy spotkać się, powinniśmy porozmawiać, powinniśmy dać szansę wysłuchać osobom nie zaangażowanym argumenty obu stron. Apeluję o to. I apeluję o to, żeby pani też zwróciła się do zwolenników aborcji, żeby też takiego języka nienawistnego nie używali. To tyle, ale mam pytanie też i do pani od sprawy pro familia. Tu nie chodzi o pieniądze. Ja jestem zupełnie z boku. Coś tam słyszałem o pro familia. Dużo pani mówiła, ale czy to nie chodzi, bo jest takie ładne powiedzonko, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Albo o ego, jakby nie chodzi o pieniądze. Na pewno pani wie, jaki jest koszt obsługi pacjentki w Matce Polce, Madurowicza i pro familia, jak to wyglądało. By mogła pani uzupełnić. Oczywiście. Dziękuję. Ja pierwsza? Ja nie wiem, jakie jest pytanie do mnie. To pytanie, które pani mogła skomentować, uznając stanowisko, czy w sprawie właśnie takiej publicznej debaty środowisk pro-life i pro-choice tutaj łódzkich na przykład. Prosiłbym o komentarz. Znaczy, ja byłam z państwa przedstawicielką, panią Mileną Król w telewizji na debacie prawie 3 lata temu, więc my się czasami spotykamy. Jakby nie jestem w stanie teraz się wypowiedzieć za całe moje stowarzyszenie, czy do takiej debaty dojdzie i jakie będzie stanowisko, bo my takie decyzje podejmujemy tutaj kolektywnie, więc jakby nie chcę powiedzieć, że tak, spotkajmy się i zróbmy tę debatę. No to proszę przekazać. Przekażę. Dobrze, przekażę. Znaczy, ja uważam, że oczywiście należy rozmawiać, należy debatować. Fakt, że stoimy na, powiedziałabym, dosyć przeciwnych biegunach tutaj podejścia, aczkolwiek wydaje mi się, że tam jest mój syn, prawda, nie można chyba nam, szczególnie, że my też jako Łódzkie Dziewuchy organizujemy zajęcia również dotyczące rodzicielstwa, dotyczące macierzyństwa. Przez 2 lata były działania Marsz dla Matek, piknik rodzinny, gdzie bardzo dużo kwestii właśnie dotyczących rodzicielstwa, rodziców, standardów opieki okołoporodowej, dostępności przestrzeni miejskiej, problemów niealimentacji, przemocy domowej podnosiłyśmy. W związku z czym... Bardzo się cieszę, w tych zagadnieniach na pewno się zgadzamy, albo w dużej mierze się zgadzamy, natomiast w tym jednym dotyczącym aborcji się nie zgadzamy. Spotykamy się, oba środowiska się spotykają przy okazji różnych pikiet, manifestacji, natomiast przynajmniej... Tak, ale ja sobie nie przypominam, żebyśmy my kiedykolwiek przyszły z plakatem z Hitlerem na państwa marsz czy demonstracją.
Natomiast. No więc, z drugiej strony, przynajmniej za moje stowarzyszenie i za siebie mogę powiedzieć, że również prywatnych wiadomości nie wysyłamy i nie, nie komentujemy pod. Potępiam pani takie zachowania z naszej strony, tak? Znaczy ja w ogóle potępiam mowę nienawiści i potępiam taką agresję z tego względu, że no, od kilku lat jestem osobą, która jest właśnie atakowana w ten sposób i która doświadcza, więc no i tak samo czy ja, moje dziecko, czy moja partnerka, w związku z czym no jakby nie mogę powiedzieć, że nie wiem, że to jest dobre, prawda? Nie, absolutnie należy to zwalczać. Natomiast na wszystkich demonstracjach, na których też ja byłam czy organizowałam, no to takiej mowy nienawiści właśnie między życzeniami śmierci i tak dalej od strony organizatorek, bo ja nie jestem w stanie jakby też odpowiadać, nie wiem, za ludzi, które idą i co kto czasami rzuci. Myślę, że to samo, jeżeli, nie wiem, państwo jako organizatorzy też odpowiadają za to, co mówią osoby na scenie czy organizator, ale nie jest pan odpowiedzialny za każdą osobę z tłumu, tak? Więc tak, ale można zaapelować o uczestników. I zawsze o to apelujemy. Bardzo się cieszę. A jeśli chodzi o te pieniądze, to znaczy tak, to właśnie tu muszę powiedzieć, że kampania NFZ-u pod tym względem odniosła prawdopodobnie skutek, skoro pan o to pyta, bo faktycznie NFZ bardzo kłamał w przekazach medialnych i właśnie oni próbowali udowodnić, że te porody w profamilii są dużo droższe niż właśnie w Matce Polce czy Madurowiczu. Jeśli byłby kontrakt z NFZ-em, to za poród i za każdą usługę, która była zrobiona wobec kobiety czy dziecka, byłaby dokładnie taka sama kwota jak w Madurowiczu czy w Matce Polce. Po prostu każda z tych rzeczy jest wyceniona i wszędzie jest taka sama. Więc po prostu gdy byłby kontrakt, ten Mercedes, Rolls-Royce, czy jakkolwiek go nazwać, by kosztował podatnika dokładnie tyle samo, co leżenie na korytarzu w innym szpitalu. To jest jedno. Fakt jest taki, że na czym to kłamstwo polegało, że w momencie, kiedy oni robili te porody w tak zwanym stanie nagłym, to można takie porody rozliczyć na dwa sposoby. Albo takim jednym systemem, że na co w ogóle właściciele się godzili, czyli że jest określona kwota za poród, a NFZ sobie zażyczył, żeby były wycenione realne koszty, czyli na przykład na początku, jak było raptem 20 porodów przyjęte, czy musiały być, oni wymagali to, żeby były koszty, na przykład policzone budynku, koszty kredytu i faktycznie wtedy wychodziły duże kwoty i to było wycenione na życzenie NFZ-u. Oni nie chcieli, żeby to było tak płacone. Po czym NFZ najpierw jakby zrobił taką podpuchę, że poprosił, żeby tak to było wycenione, po czym puścił to w świat. I tak już zostało w świadomości wielu osób, że oni chcą takie pieniądze, że to się w ogóle nie opłaca. I to jest po prostu wielkie kłamstwo, które niestety udało im się bardzo mocno utrwalić. Zresztą NFZ bardzo kłamał, pani Leder bardzo kłamała. Na jednym takim właśnie na żywo spotkaniu ze mną właśnie w telewizji ja pokusiłam się o to, żeby minuta po minucie sprawdzić i wypisać każde kłamstwo, które napisała. Kłamstwo. Ja to nazywam wprost kłamstwo. I później po prostu napisaliśmy taki komentarz na Facebooku, pokazując, gdzie po prostu pani Leder kłamie i po prostu tak manipulują opinią publiczną, żeby albo nie wiedzieli, o co chodzi, albo byli przeciwko nam. A nawet nie tak nam, jak szpitalowi. Bo właśnie to jest ciekawe, że na nas aż tak bardzo, trochę się nas bali, jednak nie chcieli tych matek z dziećmi za bardzo tak rzucać na nas jakieś... Atakować, tak. Natomiast szpital bardzo atakowali, było bardzo dużo kłamstwa wobec nich. A to, że chodzi pewnie o pieniądze w jakiś inny sposób, to myślę, że chodzi. No, fakt jest taki, że jak profamilia powstała, to momentalnie państwowe szpitale, dużo ludzi uciekło, tak? Uciekło, wolało rodzić w lepszych warunkach. Ale w Rzeszowie było to samo, tylko co tam się stało? Na początku było tak, że te inne szpitale bardzo szybko musiały się wyremontować, ale kobietom też nie chodzi o to, znaczy ważne są te warunki sanitarne i to wszystko jest ważne, ale najważniejsze jest to ludzkie podejście do człowieka. I profamilia bardzo wysoko postawiła poprzeczkę, żeby kobieta była dobrze traktowana. I to, co się w Rzeszowie stało, to w tych innych szpitalach ci ludzie musieli ewoluować. Musieli zacząć tych ludzi traktować też lepiej, bo chcieli pacjentów też mieć u siebie. I tam żaden szpital nie przepadł, nikt nie zbankrutował, wszystkie się wyremontowały i ludzi traktują w porządku. Natomiast w Łodzi się stało co innego. Lepiej tego znienawidzonego lidera po prostu zdławić i udusić i zdeptać, żebyśmy, broń Boże, nie musieli zmieniać tego, jak jest. Także to jest bardzo, bardzo niefajne, co się tutaj wydarzyło pod tym względem, aczkolwiek oni się już trochę zmieniają, bo
bo to, co się stało dobrego, to to, że myśmy zobaczyli ten Matrix, myśmy zobaczyli, że naprawdę może być fajnie w szpitalu. A jak ktoś już raz to zobaczył, to po prostu będzie tego chciał. I nasze następne akcje będą do tego zmierzać. Przepraszam, a możesz powiedzieć, bo w pewnym momencie powiedziałaś, że może to nie pieniądze, tylko ego. Znaczy, słyszałam ostatnio takie zdanie, że czasami, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, a jak nie chodzi o pieniądze, to chodzi o ego. To znaczy, ja widzę, że w ogóle teraz jest taka tendencja, w ogóle, no jakby wiemy, że dzisiejszy rząd w ogóle jest przeciwko prywatnej służbie zdrowia, tak? Na przykład to, co się... Także być może nie chciał, nie wiem czemu, ja naprawdę nie wiem, czemu tak się stało. Ja sobie tworzę teorię, że być może chodzi o to, że taki precedens, że nowy szpital już po wejściu sieci w szpitali dostaje jednak kontrakt, że może inni będą chcieli budować, podnosić ten poziom, a no się tym babom w głowach poprzewraca i będą wszędzie tak chciały. Ja nie wiem, o co chodzi, naprawdę. Do dziś nie rozumiem. Dzięki. Czy jest jakieś następne pytanie? Proszę. Proszę, proszę. Dzień dobry. Nie, trzeba włączyć. Dzień dobry. Chciałam zapytać o napęd z niezgody, bo tutaj padło, że niezgoda was napędza, czy i to jeżeli ktoś coś obieca i się uspokoicie, to, to właśnie to zaangażowanie pada, czy na czymś innym da się budować napęd i zaangażowanie ludzi jak na niezgodzie. I drugie pytanie, jak można wykorzystać strach władzy? Bo też tutaj padło, że władza się wystraszyła i dlatego być może przyszedł sukces. No ale jeżeli zmiany są do przeprowadzenia potężne i one zależą od władzy, tak, bo punkt ciężkości niestety leży u władzy, tak, i to tam jest jakby pole wpływu przede wszystkim i to tam się decyduje. To czy ten strach właśnie, czy można pójść jeszcze krok do przodu? Jak to wykorzystać? Dziękuję. To do was wszystkich pytania. Okej, to Tomasz, jak już mam mikrofon. To znaczy, ja jeszcze nie znam odpowiedzi na te wszystkie pytania. Na pewno na niezgodzie tak, można ten napęd budować. Niestety jest dużo tematów, z którymi chyba się nie zgadzamy. I myślę, że im ten temat jest jakby bliższy sercu, że to po prostu ta niezgoda naprawdę obezwładnia, no to wtedy ten napęd jest większy. Czyli jeśli ten temat jest tak bardzo, bardzo, bardzo bliski, że jakby nie chcemy się po prostu na coś zgodzić, to jest bardzo duża siła. A w naszym wypadku, jeszcze tej naszej grupy, to jest to, że my chcieliśmy dać dobro innym, czyli myśmy nie doznali krzywdy, myśmy doznali dobra. Cała ta nasza grupa doznała w tym szpitalu dobra. I ten napęd polegał na tym, że, bo ja mówię, ta grupa tych 9 tysięcy osób, to też często w tych osobach, które nas zalajkowały na Facebooku, to były też rodziny, to też byli dziadkowie, to też byli ojcowie, którzy byli świetnie traktowani w tym szpitalu. Czyli my jakby nie rozumieliśmy, czy nie rozumiemy dalej tego, że dlaczego inni mogą doznać takiego dobra, jakiego myśmy doznali. To jakby, i to jest ten napęd, tak? Czyli to nie jest przeciwko czemuś, tylko to jest za czymś, czyli żeby inni mogli po prostu w tak dogodnych warunkach rodzić, jak myśmy miały szansę, tak? To tyle. Ja z doświadczeń działalności mojej grupy mogę powiedzieć, że faktycznie dużo łatwiej jest mobilizować ludzi w momencie, kiedy dzieje się coś złego, kiedy to jest protest przeciwko jakimś zmianom, które właśnie dotyczą, no tak jak w przypadku prawa do wyboru, czyli bezpośredniego bezpieczeństwa, życia, zdrowia kobiety. I to spowodowało takie ogromne poruszenie społeczne, ponieważ w szczególności też kobiety, które miały doświadczenia jednak dostępu do legalnej aborcji, wcześniej to też były taką dużą grupą, która, czyli właśnie raczej pokolenie naszych mam i babć. Ono też było bardzo poruszone i z nami współpracowało. I właśnie to jest jakby łatwiejsze, mobilizowanie ludzi przeciwko czemuś. W momencie, kiedy są działania takie za czymś, manifestujące coś takiego właśnie, co... Znaczy, to nie wzbudza aż takich silnych emocji. To tak samo na przykład jest, może też wracając trochę do języka, w sytuacji...
komentarze, że częściej ludzie skomentują przeciwko niż pochwalą, tak? Że na przykład, nie wiem, dadzą lajka, że im się jakiś post podoba, ale jeżeli się nie zgadzają, to raczej wrzucą komentarz, więc to po prostu jest nasza taka obserwacja, że dużo więcej ludzi przychodzi na protesty niż na przykład na debatę czy na spotkanie edukacyjne. Też dużą rolę na pewno mają media, bo w sytuacjach, gdzie właśnie były tematy medialne, była informacja przekazywana, że coś się dzieje, że będzie się działo, że są w innych miastach na przykład spotkania, protesty, to też na przykład do nas przychodziły wiadomości prywatne, czy takie na grupach właśnie nawet wyzwania, że a kiedy Łódź, co my robimy, zbierajmy się, protestujmy i tak dalej. A natomiast jeszcze też kolejna właśnie wracając do tego do strachu władzy. Na pewno tutaj mocne dociskanie i pokazywanie, że jesteśmy w stanie zmobilizować społeczeństwo, wpływa na władzę, no bo z jednej strony jest to elektorat, z drugiej strony to też, co przez te lata zaobserwowałyśmy, liderki protestów kobiecych zaczęły wchodzić do polityki i to też spowodowało, że no po prostu tym politykom wyrasta konkurencja, a my jesteśmy już nie do zatrzymania, tak? My jesteśmy świadome, aktywne, wiemy, do czego dążymy, co chcemy osiągnąć i wiemy również, że politycy nam wcześniejszych kadencji no nie było żadnych rozwiązań dla kobiet w wielu kwestiach. W związku z czym ten brak zaufania do polityków też spowodował, że kobiety się tak mocno zaktywizowały. I możliwe, że zresztą to też tutaj wypowiedź była jednego z przedstawicieli PiS-u, że właśnie na przykład, nie wiem, do jesieni temat aborcji nie będzie ruszany, no właśnie, żeby nie mobilizować najprawdopodobniej tych dużych protestów, żeby nie dawać nam paliwa, widoczności do tego, żebyśmy mogły się znowu pokazywać w mediach, wypowiadać. Natomiast na chwilę obecną, poprzez to, że przez te 3 lata, przez media, przez społeczeństwo przetoczyła się ogromna debata publiczna dotycząca właśnie praw reprodukcyjnych kobiet, spowodowało, że te poglądy dotyczące właśnie prawa do wyboru się zmieniły, że na chwilę obecną ponad 60% społeczeństwa jest za liberalizacją prawa do aborcji. Więc no myślę, że tutaj wszystkie te kwestie ale są. Ale rzeczywiście ponad 60% mówią, że jest, że nastąpił odwrót w porównaniu z rokiem 93, kiedy zmieniono właśnie tą ustawę. W przeciągu 3 lat wzrosło do ponad 60. To było pytanie dotyczące tego właśnie, czy znaczy tu są zliczone osoby, które są zdecydowanie za i raczej za. Więc tam jest tylko 11% osób, które są zdecydowanie przeciw. Albo jest inaczej na przykład z przyczyn społecznych, czy z przyczyn innych niż społecznych, na przykład zdrowotne zagrożenie życia, bo to należy odróżnić, czy z przyczyn społecznych. Tak, ale tego nie rozstrzygniemy tutaj. Ja myślę, że to nie jest różnica, aborcja tak zwanych społecznych jest przyczyn na przykład zdrowotnych, zagrożenie życia, czy popełnione przestępstwo, gwałt, to jest szalona różnica, bo miała być zaostrzona ta ustawa antyaborcyjna, bo wiem, że z tego obecny rząd mówi, że jednak większość osób nie akceptuje aborcji z tak zwanych przyczyn. No i się obecny rząd się myli, ponieważ 60% społeczeństwa jest za liberalizacją prawa do aborcji. Aha, za liberalizację. Tak, czyli do 12. Bo obecnie są 3 przesłanki, które pozwalają, natomiast do 12 tygodnia bez podania przyczyn. Dziękuję. A mogłaby pani podać źródła tych danych? Jaki instytut? Nie wiem, czy to już na przerwie. Proszę na przerwie, to podawała też Federa. Mogę potem panu wygooglać ten artykuł, który też był, nie wiem, na OKO.press, czy Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Tak, były takie dane przedstawione. Dziękuję. Ja jeszcze chciałam do tej sprawy szacunku, traktowania obywateli szacunkiem. To ja wrócę do, jeśli chodzi o ludzi starszych, bo nacisk kładę na to jako przedstawicielka pewnej małej grupy ludzi starych, ale wiem, że to interesuje szersze grono ludzi starych, którzy może nie mają okazji o tym mówić. Rok 2014, to jak ja to nazywam, to był rok pora na seniora. Miasta dostały. Ja później się dopiero zorientowałam już po czasie.
jakieś finansowanie właśnie takich projektów senioralnych tak zwanych. I ze zdumieniem, bo myśmy już działali 3 lata jako stowarzyszenie, zauważono nas i zatrzymywano, radio nas zauważyło, redakcje gazet senioralnych, takie były, już ich nie ma, znajdowały przystanek, moją osobę, zapraszano nas na takie debaty do Radia Łódź, zapraszano nas do krytyki politycznej. Zresztą krytyka polityczna najlepiej się z tych projektów wywiązała, trzeba przyznać, już po czasie. Po prostu nas zauważono i myśmy byli zdziwieni, co się stało, że jesteśmy tacy popularni. Tak. Cieszy się z tego. Słuchajcie, minął, proszę Państwa, ten rok. I te osoby, które nas tam prosiły na te spotkania i słuchały nas, przyszły nam podziękować, położyły na stole torebki gospodarki, ja to tak nazywam, wiecie o jakie to chodzi? Takie płócienne torebki gospodarki, żeby nam podziękować tymi torebkami, a z Urzędu Miasta do biblioteki, gdzie mieliśmy spotkanie, bo z biblioteką współpracujemy, przyszła pani od tych spraw społecznych, senioralnych, też z torebkami, 100 torebek i zaczęła do nas mówić, jakie to tam plany, jak to oni dbają o seniorów, jak to wszystko ma być dobrze wyglądać. Skończyła mówić i mówi, no to ja już muszę się śpieszyć, dziękuję Państwu, tu zostawiłam torebki. No to ja wstałam, mówię, przepraszam. Już wstawała, już. Ja mówię, przepraszam, proszę Pani, czy Panią nie interesuje, co my mamy do powiedzenia? Czy ma ktoś do Pani jakieś pytanie? Tylko Pani już wychodzi. Powiedziała Pani, co Pani uważa, to jest ten brak szacunku właśnie, z którym się spotykamy na co dzień. Już skończył się 2014 rok, nikt się już seniorami nie interesował. A jeszcze o tym politykach, którzy tak, kiedy im się opłaca, to nas zauważają, przed wyborami szczególnie, posłowie, radni. Zresztą niedawno mieliśmy te przykłady. My organizowaliśmy takie spotkania. Próbujemy jeszcze to robić. I nawet tu naprawdę sporo ludzi przychodziło tam na dołach. My jesteśmy w tym domu spółdzielczym w środę. No i przeważnie zapraszaliśmy tych decydentów od komunikacji, bo to był ten temat, który nam drążył ciągle. Przychodzili z MPK, przychodzili niechętnie, ale przychodzili. Ze ZDID-u i jedno z tych spotkań było właśnie o tych barierach komunikacyjnych, a to było przed wyborami do Sejmu akurat, przed wyborami. I przyszła jedna dzisiaj bardzo prominentna polityczka, mimo żeśmy nie zapraszali, bo my tylko wywieszamy ogłoszenia, specjalnie nikogo nie zapraszamy, oprócz tych, do których mamy pytania. To z nazwiska Pani tam ma. No ja już tak nie chcę nazwiska. Ja jej nie znałam. Ona doszła do mnie i była troszkę zdziwiona, Pani Kopcińska, że ja jej nie rozpoznaję, że ja jej nie... Więc taka troszkę była... No ja jestem... Ona bywa wtedy w sejmiku wojewódzkim, wiceprzewodniczącym. No i zabrała głos. Bardzo krytyczny, ale miała argumenty i bardzo przyjaźnie odniosła się do mojej osoby w takim sensie, że mi pomogła tam. No powiem, wprost, pomogła mi dostać się na rehabilitację, na którą się dostaliśmy. Nawet prosiła o spotkania w tym sejmiku i zauważyła, że ja mam dystans do włączenia się w te polityczne sprawy, bo ja zawsze to podkreślam, że nie, że ja poglądy mam, że mam poglądy polityczne, głosujemy, ale jeśli chodzi o organizację taką jak przystanek czy inne organizacje, uważam też, nie powinny się opowiadać za żadną stroną polityczną. I miała, zdaje się, na
nadzieję, że ja się włączę w tą politykę partyjną, nie? Nie, no i powolutku już widziałam, że już nie jest zainteresowana. To jest ten jeden taki przykład. Ale żeby jeszcze tu odpowiedzieć na pani pytanie, to zakończę to w ten sposób, że tu przytoczę już, podeprę się może dwoma cytatami, bo z uporem maniaka wracam do tej sytuacji osób starych. Profesor Mikołajko, filozof, powiedział tak. I to dobrze, żeby młodzi słyszeli to, a tu dużo młodych ludzi jest. Jestem po stronie starych. Nie tylko z racji wieku, ale po to, by uchronić wolność, która dla młodych jest oczywista. Oni na nią nigdy nie zapracowali. Oni się w niej urodzili. Jest dla nich jak powietrze. To dedykujemy młodym ludziom. A jeszcze jeden cytat, który będzie odpowiedział na pani pytanie. Też się podepnę cytatem. Ta niezgoda. Konieczność niezgody. W dobrym sensie tego znaczenia. Marcin Król pisze tak. W demokracji trzeba się buntować. Protestować, domagać się. I to zawsze. A to wymaga męstwa, niekoniecznie siły, ale odwagi i stanowczości. Musimy umieć powiedzieć, kiedy mamy dość i kiedy powodowani roztropnością i męstwem na więcej zgodzić się nie możemy. I to chyba jest dobre zakończenie tej dyskusji o szacunku, o niezgodzie, o protestach, o konieczności zabierania głosu w sprawach publicznych, o odwadze zabierania głosu. Dziękuję. Ładnie pani to podsumowała. Dziękuję. I kończymy tą część. Jesteśmy trochę po czasie. Paula teraz przejmie dowodzenie.